Podróż po Afryce równikowej, jak ją nazwałem, rozpocząłem od Kamerunu. Przygotowując się do niej, usłyszałem od innych podróżników o, ja bym powiedział, dziwnym człowieku. Dziwnym, bo bardzo nietypowym. Człowieku, który żyje tutaj od 12 lat, myślę, że sam za chwilę mi powie, bo poprosiłem go o to. I jest, jak chyba sam nawet powiedział, osobą, która mieszka z czarnymi razem. Nie opuszcza, tak jak pewnie inne osoby, które zajmują się pomocą misyjną, a żyje z nimi razem. Przebywa z nimi razem, jest z nimi i dba o nich. Miejsce jest niesamowite. Znajduje się w pobliżu stolicy kraju Yaoundé. Jakieś 9 km linii prostej. A oto on. Chciałem Państwu przedstawić dominikanina, księdza, proboszcza. Kogo jeszcze? Myślę, że po prostu Darka Godawę. Chciałem go prosić, żeby dla Państwa poopowiadał troszkę o sobie i o swojej niesamowitej drodze, bo poświęcił się praktycznie temu krajowi. Chyba to jest zbyt górnolotne, a może prawdziwe. Zresztą ocenicie Państwo sami, jak zobaczycie ten filmik do końca. Darku, przedstaw się, proszę. Panie się wszystkim nisko, nazywam się Dariusz Godawa. No, mam już tu trochę więcej niż 50 lat. Nie powiedział, że 54. Tak. I nawet wyliczył, że jestem 8 lat starszy. Do Kamerunu przyleciałem w roku 93. 3 tygodnie poświęcenia kapłańskich jako młody kapłan. No, nie taki młody, bo ja jeszcze przed wstąpieniem do zakonu zrobiłem studia, pracowałem rok na uczelni w Poznaniu. No i poświęcenia po filozofii i teologii w Krakowie, poświęcenia kapłańskich 3 tygodnie, jak mówiłem, tutaj przyleciałem. Początkowo mieliśmy formować katechistów, przyleciało nas 2 dominikanów z krakowskiego klasztoru, no ale nie bardzo, biskup holenderski Lambert van Heijden. Przepraszam cię na chwilę, słowo katechiści to znaczy, że... Katechiści to są ludzie, którzy zastępują proboszcza na wioskach. Ja później, tak dla przykładu, podam, miałem parafię 220 km, nie sposób tam być co niedzielę. I ci ludzie prosto odprawiają tam liturgię słowa, nabożeństwo liturgii słowa, pomodlą się razem z wiernymi. No i dopiero kiedy ksiądz przyjedzie raz na miesiąc czy na 2 miesiące. Czyli mówiąc krótko, zastępca kapłana. Zastępca proboszcza, taki wikariusz bez święceń, świecki. No czasami nawet poligam, bo takie tutaj tak w Kamerunie tak to wszystko. Tutaj mamy poligamię normalnie przez państwa akceptowalną. No i nie wyszła nam ta formacja katechistów. Trzeba było wziąć parafię. Los padł na mnie, bośmy się wypierali. Dominikanie to nie od parafii, więc los przez wyciąganie zapałek padł na mnie. I także w sierpniu 1996 roku zostałem proboszczem parafii świętego Piotra i Pawła w dzielnicy Mokolo-Katr w Bertua, 350 km na wschód od stolicy kraju Yaoundé. No i tam proboszczowałem przez w sumie pełnych 13 lat. Parafia, jak mówimy, 220 km, z samego Bertua wówczas było do najbliższego asfaltu 205 km tutaj w stronę Yaoundé. A do granicy ile? Do granicy z jakim krajem? Do granicy Republiki Środkowej Afryki jakieś 120-130 km, do granicy z Kongiem Brazzaville jakieś też około 200 km na południe. I w okolicy mnóstwo pigmejów. No tam, gdzie pracowałem, tak. W okolicy cała archidiecezja Bertua, z diecezją głównie Okaduma, która należy do archidiecezji Bertua, to głównie zamieszkała przez pigmejów z plemienia Baka. No jest też bardzo dużo oczywiście różnych plemion Bantu, które tutaj zajmują prawie też cały Kamerun. Jeżeli mogę przerwać Bantu, to Murzyni tacy bardzo rośli. Sięgają prawie 2 metrów. A pigmeje ile mają? Tak średnio? No 1,50 m, mówi się, że około 1,50 m jest ich taka średnia. Zażartować można w kapeluszu, ale oni chodzą nago. Przeważnie. Tak, przeważnie chodzą nago. Teraz niestety coraz mniej jest takich prawdziwych pigmejów. Bardzo są wykorzystywani przez Bantu jako takie eksponaty, jako takie muzeum. No także, że Bantu pokazują pigmejów białym, no i tutaj też w związku z tym różne tam
podarki, nagrody, alkohol, tak w większości ci turystyczni pigmeje są w większości czasu pijani, czy tam naćpani jakimiś prochami, jakimiś liściami, no także że to są to, ja ich nazywam tacy pigmeje turystyczni, nie tacy bardzo, bardzo już prawdziwi. No, w Bertua tam proboszczowałem, jak mówię, parafia duża, 17 wiosek, 7 dzielnic w mieście Bertua. No i tak trwało to do roku 2000, kiedy już coraz mniej nas było. Najpierw było, jak mówiłem, dwóch, później trzech, czterech braci razem nas było, Dominikanów. W końcu wszyscy z Polski oczywiście. Wszyscy z Polski w 2000 roku, jak już zostałem tylko z bratem Jakubem sam, no dom mieliśmy dość duży, taki nam biskup, to znaczy sami go wybudowaliśmy, ale za biskupa pieniądze. No otworzyłem drzwi plebanii dla dzieci z ubogich rodzin, dzieci po rodzicach zmarłych na AIDS, także 20 dzieci, około 20 dzieci zamieszkało z nami w sierocińcu. To trwało 3 lata, w 2003 roku wyjechał już brat Jakub. Także zostałem sam, jeszcze trochę dzieci dokoptowałem, także miałem około 25 dzieci tam razem ze mną na plebanii, jednocześnie parafia i probostwo i te dzieci, no w takim sierocińcu, tak samoczynnie powstał ten sierociniec, z potrzeby parafii, z potrzeby pomocy tym dzieciom. W roku 2007, dzięki pomocy ludzi dobrej woli, bo tylko głównie z tego nie wspomniałem, już w 1997 roku, będąc w kilku poznańskich parafiach, zrealizowałem taką akcję adopcji na odległość. Później to się przemianowało trochę na adopcja serca. Inne zgromadzenia zakonne to też podjęły i bardzo dobrze, i to się rozpowszechniło właściwie tutaj w całej Afryce. Ja to zrobiłem na wzór takie francuskie akcje Les Enfants de Mekong, czyli Francuzi pomagali dzieciom z Wietnamu w taki sposób, że no, jakieś tam sobie dziecko brali pod opiekę i wysyłali regularnie po kilka groszy temu dziecko, no franków wtedy we Francji. A musisz wiedzieć, że Darek doskonale mówi po francusku. Oficjalnie w Kamerunie są dwa języki. Ja przynajmniej, mój francuski jest beznadziejny. Słyszałem również, że jest angielski, ale ja stwierdzam, że to jest kraj tylko francuskojęzyczny. Tak. Są tam dwa, trzy województwa zupełnie przy granicy z Nigerią, które są anglofońskie, ale to tam... Ja praktycznie tam nigdy nie jeździłem i w całym Kamerunie można się porozumieć w języku francuskim. Znaczy, że bardzo dobrze mówię, no to tak mówię w francuskim kameruńskim. Jak jadę do Francji, no to wszyscy Francuzi, ja tak jakby w ogóle w innym języku mówię. Pardon, że muszę już powtarzać jeszcze raz, bo udają, że nie rozumiem, bo chcą może pokazać, że to nie jest taki francuski paryski, tylko francuski tutaj kameruński, to jest troszeczkę różny. W 1997 roku po tej akcji adopcji na odległość z ludźmi dobrej woli z Polski wzięliśmy pod opiekę 844 dzieci. No i zaczęliśmy pomagać dzieciakom, nie tylko tym, którzy mieszkali u nas, ale też tym dzieciakom z biednych rodzin, z poligamicznych rodzin, gdzie rodzice nie mieli pieniędzy wysłać dzieci do szkoły, czy gdzieś już dzieci, sieroty nie miały rodziców, a były u jakichś wujków i tam były, no, można tak powiedzieć krótko, jako niewolnicy, wynieś pozamiataj, takiego dziecka się do szkoły nie wysyłało. I to takie dziecko już zostawało takim wiecznym służącym. No to takie dzieci ja pozbierałem z parafii, bo znałem już po tylu latach, poznałem całe parafię, już kilka pokoleń ludzi. Bo w Kamerunie, jak już rozmawialiśmy w Kamerunie, dożywalność kobiet to 54, mężczyzn 52, dzieciaków poniżej 15 roku życia jest 50% społeczeństwa, po 60 to tylko 3% społeczeństwa Kamerunu, także kraj jest młody. Coś niesamowitego. Kraj jest młody, dlatego tyle tych dzieciaków, no dużo tych dzieciaków zupełnie opuszczonych rodziców. Przypominam, że Darek przed chwilą powiedział, że 50% społeczeństwa ma niecałe 15 lat. Możesz sobie to wyobrazić? Ile tu mają dzieci w rodzinie? Tak, wszędzie jest dużo dzieci, wszędzie jest dużo szkół. To nadal też jest to ciekawe, taka ciekawostka, że Afryka podsaharyjska ma największy na świecie procent niepłodnych kobiet. Tutaj jest około, co piąta kobieta jest niepłodna. Myślą ludzie w Europie, że wszystkie murzynki rodzą jak króliki, a jednak tak nie jest, jak mówię, co piąta. No ale tych dzieci jest jednak mnóstwo, z takimi dziećmi zamieszkałem. Później w 2007 roku skończyłem pierwszy sierociniec Bertua, kupiłem 4000 metrów kwadratowych terenu, ogrodziliśmy, tak jak tutaj to jest zrobione, postawiliśmy jeden dom i tam od 2007 roku mieszkaliśmy około 25 dzieci, po 40 czasami. No
No dużo dzieci opuszczało, później no, rosły, opuszczały, usamodzielniały się i mamy studentów w Polsce, i mamy dziewczyny nawet, które wyszły za mąż w Polsce, także że jakoś coś tutaj w tym kierunku jakoś dobrze tutaj idzie. Co jeszcze? W roku 2009 wyjechaliśmy z Bertuła, zabraliśmy nasze dzieciaki i przyjechaliśmy do Yaoundé, gdzie otworzyliśmy no, nowy sierociniec. No też trzeba było najpierw kupić terenu, tym razem 2000 metrów kwadratowych. Tutaj był las całkowicie, trzeba było wykarczować wielkie drzewa, powypalać korzenie, zrobić porządek. To był normalny, tropikalny las. W ogóle strasznie nierówny teren był tutaj, były w niektórych miejscach takie pagórki na 6-7 metrów wysokości. To wszystko rękami z chłopakami musieliśmy wyrównać. Gdzie były dziury, trzeba było teren nawieźć ziemi i tak praca jedna się ciągła. Dwa lata to trwało, także w 2012 roku, w sumie 3 lata po przyjeździe z Bertuła, tutaj zamieszkaliśmy w tym sierocińcu. W tym czasie wynajmowaliśmy dom tutaj w tej samej dzielnicy, w której mieszkamy. No i w czasie tej budowy tutaj ja zamieszkałem najpierw sam, mieszkałem tutaj pół roku sam. No później przyszedł czas, no mówię, to był czas, kiedy nie mieliśmy jeszcze wody, nie mieliśmy prądu, tutaj było zupełnie jak w lesie. Także dzieciaki przyjechały tutaj no po tych pół roku po mnie. Tutaj czekaliśmy długo na prąd, czekaliśmy na wodę, no ale też przyjeżdżali chłopaki z Polski. No i każdy chciał coś po sobie zrobić, coś zostawić. No jedni zrobili tam wiatę na drewno, drudzy zrobili drugą wiatę, inni tam porąbali drzewo. Ktoś tam wykopał szambo do domu dla ubikacji dzieciaków. Ktoś tam pomógł przy budowie studni, która tutaj jest za mną, tam troszeczkę dalej. Przyjechali chłopaki. To zielone, takie czerwono-biało-zielone. Tak, włoskie kolory, no ale tak. A widzisz tak, to z lewej strony ekranu. Przyjechali chłopaki z Białegostoku, z których jeden był hydraulikiem, wspaniali ludzie, dwóch Robertów, założyli Chateau, czyli wieżę ciśnień z takim zbiornikiem 1000 litrów plastikowym na wodę, podciągnęli węże takie plastikowe, zresztą sami to wszystko przywieźli, także założyli nam krany, mamy krany, woda leci prosto z kranu. Następni przyjechali tutaj ludzie, którzy mieli troszkę więcej grosza. Pierwszy dom myśmy z wieloma ludźmi niejako to wybudowali, później ten drugi biały. Pierwszy dom to tam z prawej strony, do tego przejścia w środku. 2012 rok powstał, później ten biały powstał w 2013. To właśnie ten z lewej, który teraz pokazuję. Pieniądze zostały podarowane przez firmę Farmaprom z Krakowa. No i z szefem firmy Farmaprom, Pawłem Stasiaczkiem, żona i Monika, i tutaj też oni przyjechali, później byli z całą rodziną, niejako na odebraniu tego domu, bardzo im się podobało. Spędzili u nas miesiąc, objechali sobie trochę, Kamerun zwiedzili. No a my dzięki tej firmie mamy tutaj nowy dom z 11 pokojami, z łazienką, także w każdym pokoju dwójka, trójka dzieci. Dzięki pomocy ludziom dobrej woli z Polski tylko funkcjonujemy, bo do tej pory nie dostaliśmy od nikogo nic. Mamy dostać, co się przyciąga już od maja, prawdopodobnie w grudniu mamy dostać tam kilka krzeseł i pewnie jakieś kilka maczet, może jakiś jeden rower mamy dostać, prześcieradeł, parę ręczników od pani prezydentowej Chantal Biya. Także, ale to jest będzie, pani prezydentowa? To jest żona prezydenta Kamerunu. Kamerunu. No to będzie pierwsza jakaś taka pomoc, która tutaj jest poza pomocą ludzi dobrej woli z Polski. Przerwałem filmowanie i zaczęliśmy rozmawiać. Darek opowiada bardzo ładnie, ale ja pamiętam całkiem inne wydarzenie, które mi przy jednym z posiłków opowiedział. Darku, a powiedz, jak to było naprawdę w takich niektórych sytuacjach niewesołych? No, gdzieś tak na przełomie wieków, tysiącleci? No tak, zdarzyło się pewnego razu, że to znaczy... Było to jeszcze w Bertuła. Jeszcze w Bertuła w 2001 roku. Kradzieży różnych takich domowych, że tam przyszli jacyś bandyci, ukradli licznik od prądu, czy ukradli coś z domu, no to było na porządku dziennym, no na to człowiek już nie zwraca uwagi. No ale zdarzyło się w roku 2001, we wrześniu, że wcześniej zacznę. Przyjechało do nas dwóch księży z diecezji gdańskiej, którzy dopiero 3 miesięcy byli w Kamerunie. No chcieli nas odwiedzić, porozmawiać, zostać 2-3 dni. Był brat Jakub jeszcze wtedy ze mną, jak mówiłem, on w 2003 dopiero wyjechał.
No ale ja musiałem to towarzystwo na chwilę opuścić. W salonie ich zostawiłem przed telewizorem, tam z butelką piwa. I ja musiałem towarzystwo opuścić, bo jechałem na rocznicę pogrzebu wiceprzewodniczącego Rady Parafialnej, a nie byłem na jego pogrzebie, wypadało być na tej rocznicy. No i wróciłem go gdzieś koło godziny 22.30. Chłopaki tam siedzieli gdzieś powiedzmy od 19.00. Ciemno to się robi około 18.30. Tak, co się wydarzyło w tym czasie? W tym czasie brat Jakub wyszedł do sióstr naszych obok 300 metrów powiedzieć, że są księża tutaj z Gdańska, mogą w kaplicy siostrom odprawić wam mszę świętą, wyspowiadać czy coś jak będzie potrzeba. Poszedł tam, w tym czasie tych dwóch chłopaków z Gdańska zostało u nas na kanapie, oglądali telewizor. Wpadło 4-5 uzbrojonych po zęby bandziorów z bronią krótką, z maczetami. No i zaraz jak tylko weszli do salonu, tak zdzielili jednego z księży, gdańskich księży przez głowę. Zalał się krwią, zemdlał. No i zabrali się do tego drugiego, no i zaczęli krzyczeć, że chcą pieniądze. Myśleli, że to jesteśmy ja z Jakubem. Jakub wraca, od razu jeden z nich, który był na czatach do Jakuba, krzyczy: stój, bo będę strzelał. Jakub sobie myśli, że to pewnie schował się jeden z tych z gdańskich księży i sobie jakieś tam robi jaja. Kawał, jaja. No Jakub mi to strzelaj, bo Jakub, no, więc ten strzelił, no, jak to z broni krótkiej, niełatwo trafić. No Jakub się wtedy wystraszył, ale zaraz go tam inni otoczyli, wzięli też do środka, no i zaczęli ich tam zdrowo bić i czekają jeszcze na mnie. Ja przyjechałem 22.30, wchodzę z drugiej strony domu, przez drzwi do pierwszego mojego biura parafialnego, później przez drugie drzwi do mojej sypialni, gdzie śpię. Patrzę, wszystko porozwalane, wszystkie półki, książki, wszystko porozrzucane, więc krzyczę na cały głos: Jakub. Jakub się nie odzywa. Odwracam się w kierunku drzwi, przez które wszedłem, od razu pistolet mam na czole. Na szczęście jakoś tam w odruchu jakimś, nie wiem, wielkiego, no raczej chyba nie z uzmysłowienia sobie, co mi grozi, zamknąłem te drzwi. Jak trzymam te drzwi, ale już miałem drugą lufę na karku, na potylicy. Więc no chłopaki mnie wszystko zaraz związali tymi skoczami, tą taśmą taką klejącą, zawiązali całą gębę dookoła z oczami razem, okulary gdzieś tam poleciały, nawet nie wiem gdzie. No i zaczęli nas bić, zaczęli, ich tam bili już wcześniej, mnie zaczęli bić, bym powiedział, gdzie są pieniądze. No, no nie miałem zamiaru życia oddawać tam dla paru groszy, więc chciałem im powiedzieć, gdzie są te pieniądze, no ale przez półtorej godziny nie dałem rady im powiedzieć, bo miałem usta zakneblowane tą taśmą klejącą. Wyszła niezła instrukcja dla bandziora. A nikt z nich nie wpadł na to, żeby mi te usta rozwiązać, żebym mógł powiedzieć, gdzie są te pieniądze. Dopiero jakiś najbardziej inteligentny chyba później jakoś doszedł do wniosku, że trzeba mnie rozwiązać, usta przynajmniej. No i powiedziałem im, co, gdzie te pieniądze i dalej. Część pieniędzy nie chcieli wierzyć, bo miałem w różnych skrytkach, szukali, tak po kolei mi sobie przypominałem, gdzie te pieniądze są, tam po parę groszy. No w końcu mnie zaprowadzili do salonu i pokazali mi, leżą trzy osoby, przykryte białymi jakimiś szmatami ala prześcieradła. Wszystko zakrwawione, bo z głowy tego gdańskiego księdza cały salon był zakrwawiony. No oni mi pokazują, tych ludzi, że już tutaj leżą, że teraz na mnie kolej, nie? Jak nie powiem, gdzie są. Ćwiczyli, kopali, ja najpierw myślałem, że oni są, nie żyją, później okazało się jednak, że żyją, że tylko jeden jest ciągle nieprzytomny. Kopali nas tam, mnie najbardziej później już wtedy, bo powiedzieli, że ja te pieniądze jako proboszcz mam i miałem dzieciakom płacić szkołę, no i w tym czasie właśnie oni przyszli. Dla Państwa informacji powiem, że ten sierociniec to nie tylko utrzymywanie tych dzieciaków, czyli mieszkanie, ubranie, wyżywienie, ale także edukacja. Edukacja, no, która kosztuje. Począwszy od wybioru szkolnego, wyposażenia do szkoły, wszystko czasami jest. Opłaty szkoły. Szkoły są generalnie od 2000 roku są darmowe, szkoły podstawowe są darmowe. Ale jak te szkoły trzeba było płacić, jak się opłacało, to taniej to wychodziło. Teraz każdy nauczyciel sobie żąda, ile chce, na co chce i potrzebuje na przykład jedną kartkę papieru, to trzeba kupić ryzę papieru. Szkoły średnie to jest już bardzo dużo pieniędzy, no a studia to już są potworne sumy, to kosztuje około 700-800 tysięcy franków kameruńskich.
tutaj. Gdybyś to miał przeliczyć na dolary, około czy na... Około 1000 euro, nie? Około 1000 euro. Około 1000 euro. To powiedz, iloma osobami się w tej chwili tutaj zajmujesz? Tutaj w domu mam około 30 dzieciaków, plus około kilkasetek Bertuła, też tutaj trochę Giełdę, którym pomagamy chodzić do szkoły, dzieciakom, którym opłacamy. W większości są to dzieciaki, które tutaj były, które już jak dziewczyny gdzieś tam pozachodziły w ciąże, pierwsze, drugie, trzecie dziecko, pierwszy, drugi, trzeci mąż w cudzysłowie pozostawiały, zostały sami z tymi dziećmi, no ale pomoc dalej musiała być, no bo bez wody poumierali. No, trzeba też wiedzieć, że w tych krajach nierzadkim zjawiskiem wcale jest niewolnictwo. Może nie do końca w Kamerunie, ale w sąsiednich krajach nie bądź zdziwiony, jak usłyszysz, że kilka procent społeczeństwa jest stanu niewolnego. No w Kamerunie akurat konkretnie oficjalnego takiego niewolnictwa nie ma. W Kamerunie może jedynie to, że wykorzystywane są dzieci dalszej rodziny, którym poumierały rodzice. Nie mają żadnej szansy na nic. Bez dostępu do szkoły, wykształcenia i czegokolwiek. Opowiedziałeś mi też o problemach z malarią w tym rejonie. No tak, no również, malaria... również z dzieciakami. Pytałem chyba ciebie nawet, ile razy chorowałeś na malarię. Bo przecież ty żyjesz tutaj prawie cały czas. Nie, no tutaj nikt z nas nie liczy, ile razy tylko chorował na malarię. Tutaj na malarię, przyjeżdża się do Afryki i za 2 tygodnie średnio już się zarodźce malarii ma w sobie. Wtedy tylko czeka się, kiedy będzie atak malarii, kiedy te zarodźce przy jakimkolwiek osłabieniu organizmu tak się namnożą, że zaatakują, że ich będzie pełno we krwi i środkowa część Afryki podsaharyjskiej, tutaj Kamerun jako takie centrum i kraje dookoła Kamerunu, to jest najbardziej czerwona plama na mapie. Nigeria, Czad, Republika Środkowej Afryki, Gabon, Kongo Brazzaville, drugie Kongo i tak dalej. To są kraje, w których jest najbardziej zjadliwa forma malarii. Mówimy również o tej zjadliwej formie, to jest tak zwana malaria mózgowa. Tak, plasmodium falciparum. Nie wiem, czy wiesz, ale w ciągu 3 dni bez podania pomocy człowiek żegna się z tym światem. Tak dorosły chłop, taki jak ty, w 3 dni już jest po tobie. Znam kilku podróżników, którzy przeszło na 8 kontynent, jak gdzieś usłyszałem. No ilu było pierwsi misjonarzy, wystarczy gdzieś pojeździć przy starych kościołach, czy w Marienbergu, czy tutaj na Wolie Wiądę, zobaczyć stare groby i wiek zmarłych misjonarzy, nie? Mhm. Są chłopaki, którzy mieli po 27, 8, 9 lat, przyjechali po święceniach, tak jak ja, pracowali 2-3 lata i rzędem są groby takich ludzi, poniżej 30. Ale opowiadałeś mi również o przypadkach malarii teraz, tutaj na miejscu. Jak sobie radzisz? No my sobie radzimy, ja sobie radzę, ja już znam siebie dokładnie, swoje pierwsze objawy. No i wtedy od razu biorę, łykam sobie tą pierwszą dawkę malarunu, cydłokoteksiny, to są takie leki, takie dość drogie, no ale drogie są w Polsce, może tutaj są cydłokoteksiny, no kosztuje 30 zł, nie jest aż takie drogie. A jak twoje dzieciaki, którymi się opiekujesz? No dzieciaki też. Mamy tutaj tabletki, nawet z Polski, od kogoś dostaliśmy arechin, cały karton takich. No przynajmniej w tygodniu jedno dziecko tutaj zostaje, nie idzie do szkoły, zostaje na 2-3. Jeśli jest już bardzo poważnie, to podłączają do kroplówki tego dzieciaka i za 2-3 dni już jest z powrotem w domu. Także... Słyszałeś? 2-3 dni tylko. No, nie życzę w Polsce. W Polsce to potrwa tygodniami. To tak, to dzieciaki. W szpitalu. A my tutaj to już mówię, ja się w ogóle nawet nie kładę do łóżka, bo od razu... Ale, no a zimno jest potworne. No jeszcze na początku, jak z malarią człowiek nie bardzo się kontrolował, nie bardzo się znał i dopuszczał do takiego stanu, że ta malaria się rozwinęła, no to jest straszna zimnica, po polsku to się nazywa, jest strasznie zimno, nie? Jest tak zimno, że wszystkie kołdry, wszystkie pierzyny... Czyli masz dreszcze po prostu. Jakie w domu, tak, ale są potworne dreszcze, to człowiek leży pod pierzyną, się nie rusza i jak tylko ruszysz palcem od nogi, to jest takie zawirowanie powietrza pod pierzyną, że pod kołdrą, że człowiek od razu coś strasznego. A wyjść do kibelka, do której jest 2 metry dalej, się wysikać, to jest cała wyprawa. Nie? Słyszysz, podróżniku? To nie jest tak łatwe, jak już jest taka forma malarii. Czasami się zdarzy, jak jestem w Polsce też. Raz pamiętam, jechałem ze Szczecina, na szczęście jechałem z bratem, to zaraz szybko wziął kierownicę, bo to... Ale zawsze jeździmy w Polsce, to mamy ze sobą trochę, czy malarum, czy dłokoteksin szybko się weźmie i po tylu latach malaria nie jest żadnym problemem. Jak przygotowywałem się do tej wyprawy, napisałem do Darka. Dowiedziałem się ze stron innych podróżników właśnie o nim. Napisałem do niego po prostu zapytanie takie dość uprzejme, typu od ojcze i tak dalej, i tak dalej. On mi po prostu odpowiedział per ty, tak jak podróżnik do podróżnika. I pierwszym zdaniem powiedział, no u mnie nie ma problemu, możesz spać i to za free.
No jedna gęba więcej, jedna mniej do wyżywienia, to nie ma problemu. Słyszysz, co mówi? Miałem już tutaj ekipy po 12 osób i też od nikogo grosza nie wziąłem. Proszę zawsze ludzi, żeby później wracając do Polski robili jakąś nam reklamę, bo my tylko z tego żyjemy. Jeśli jesteście w stanie znaleźć 2, 3, 4 osoby, które choćby 10 zł miesięcznie będą wpłacały, czy z jakimś zleceniem przelewu, żeby nie pamiętać, to można, bo to jednak trzeba pamiętać o tym, jakie zlecenie przelewu zrobić i przelewać na nasze konto, choćby te 10 zł miesięcznie, to my żyjemy z tego. A powiedz, w jaki sposób osoba, która nie jest specjalistą komputerowym, może to zrobić sama? Jeśli nie jest specjalistą komputerowym, no to poprosić wnuka najlepiej, 13-letniego. On znajdzie naszą stronę na internecie, napisze na Google Dariusz Godawa Kamerun. Zaraz wyskoczy moja pierwsza strona misja-kamerun.pl, która funkcjonuje od 1997 roku, od listopada. Masz to na dole ekranu. Następnie jest następna strona dziecisłońca.org. Jest to strona Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Słońca, które powstało w 2008 roku, które działa i funkcjonuje i działa i pomaga tylko nam. Tylko ja mam też jest tam numer konta bankowego, hasło do konta mam tylko ja, to nie jest żadne, że ktoś tam te pieniądze bierze, że jest to, idzie to te pieniądze na jakieś biuro, ludzi, którzy siedzą w biurach, nie, to jest po prostu stowarzyszenie, które ma oczywiście kilka osób uznane przez państwo, organizacja pożytku publicznego. Mówimy o prawie polskim z jednym, z numerem KRS do tego 1% PIT-y, który tam się robi, nie wiem, w marcu czy w kwietniu. Także wszystko znajdziecie na naszych stronach. Wystarczy pisać Dariusz tylko po polsku, Dariusz i Kamerun po polsku. Od razu wyskakują naszej strony. Można nas znaleźć też na Facebooku, podając moje imię Dariusz Godawa, czy nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Słońca. Wyskoczy nasza strona naszego stowarzyszenia. Tam wiele ciekawostek, co przynajmniej co kilka dni, czasami codziennie jest to uaktualniane. I wiadomo, co robimy, są zdjęcia. Kto nie dowierza, może przyjechać, wystarczy wsiąść w samolot. Najtańszy bilet można kupić tutaj raz Adam z Gorzowa, pan jeszcze młodszy od ciebie, 68 lat, przyleciał samolotem za 2048 zł dwie strony. Tutaj z nami pobył, tutaj nam pomógł, też dalej nam pomaga. Także można, dużo wolontariuszy przyjeżdża, chłopaków, młode dziewczyny, 23-letnie dziewczyny, studentki. Darku, a konkretnie, mamy ten rok, koniec roku, grudzień już niedaleko, 11 miesięcy minęło. Ile przyjąłeś gości? No w tym roku akurat nie liczyłem, ale w ubiegłym roku około. Miałem 31 osób z Polski. Niektórzy po 3 miesiące, niektórzy po 9 miesięcy. Często no, tacy turyści to 2-3 tygodnie czasami. Niektórym pomagam Kamerun zwiedzić, jak przynajmniej podpowiem trasy, podpowiem, gdzie się można na nocleg zatrzymać. Także. A informacje ma dokładne. Także, no tak, to nazbierało się tego, no różni ludzie jeździli, to pozostawiali tych informacji i różni ludzie przyjeżdżali, przejeżdżali tutaj przez Kamerun, różni turyści samochodami, motocyklami z Polski, jadąc dookoła całej Afryki trasami, które zajmowały im rok i więcej, niektórzy dookoła świata po 7 lat, czy takie tony haliki jak Paweł, który tutaj sobie też przyjechał i jedzie jeszcze dalej gdzieś tam zwiedzać pozostałe kraje. Także zapraszam wszystkich tutaj do Jaundę, do nas, do sierocińca. Zapraszam do zwiedzania Kamerunu, który jak wiecie, z Afryką w miniaturze można tutaj wszystko zobaczyć. Od oceanu, lasów równikowych, sawanny, gór wyższych od Polski, góra Kamerun, prawie 4100 metrów. Jest tutaj co oglądać. Też o 250 różnych plemion, 250 języków, więc warto się tutaj jakoś zabezpieczyć w język przynajmniej francuski, żeby się z tymi wszystkimi plemionami dogadać, bo nie podejrzewam, żebyście mówili tutaj kameruńskimi językami. Zapraszamy, dziękuję za wszystko, już za modlitwę proszę, bo nie jest łatwo czasami, jak wiecie, z murzynami czasami mają takie pomysły, czasami mogą tak zaskoczyć, że jak tutaj Pawłowi opowiadałem, codziennie mi szczęka potrafi opaść, a jestem już tutaj 23 razy 365 dni. Darku, jestem Ci przeogromnie wdzięczny za to, że mogłem z Tobą porozmawiać. Mam nadzieję, że tym filmem zachęcę Państwa do wejścia na te strony, a potem reszta już zależy tylko i wyłącznie od Was. Do zobaczenia na dalszej trasie. Do zobaczenia w Jaundę. Zapraszam. Już.